No. Siemanko, ale no. Przecież nagrałem odcinek, usunął się. No i tak jest fajnie. No, mogę nagrać jeszcze raz. Po prostu przejdziemy sobie te poziomy jeszcze raz. A może nawet więcej poziomów sobie przejdziemy. Pożeramy te karaluchy. Jest mi trochę smutno, że ten odcinek się usunął przez przypadek, przyznaję się. Jeśli wiecie, ja bym dał po prostu wrzucenie filmów na YouTube, to wiecie, że tam jest watch video, close i delete. I przez przypadek właśnie kliknąłem delete zamiast close. Zdarza się, trudno się mówi. Ale myślę, że ten odcinek będzie ciekawszy od tamtego odcinka. No na pewno pominę poziomy, które były bardzo niefajne. Nie, szczur! Nie spodziewałem się tego szczura. Co ja robię? Ja wchodzę na tego szczura po prostu. No to mysz, to jest mysz przecież chyba. Nie pamiętam, czy to jest mysz, czy to jest szczur. Może zjeść i to jest mysz, okej. I teraz tylko, żeby się nie naleźć na żaden nóż. Jak się nie nadzieje na żaden nóż, to znaczy będzie dobrze. Okej. Co to za powiadomienie? Nie wiem, o co. Pery. Jemy sobie szczurki, jemy. Co? Bo to jest to, co już nie boli? Okej, tego nie wiedziałam. Czyli tylko od tamtej. Mogę testować, ale no już miałem wrażenie, że mogę jeść ten nóż. To fajnie sobie go zjadłem. I co? Nie mogę. Nóż jest uznany jako mniejszy od rogala? Tego nie widziałem. Myślałem, że rogal jest mniejszy od noża. To jest restauracja, to jest jakieś. To jest trochę taka burżuazja. Widzę. Wino chyba nie jest tanie, z tego co się orientuje. Co to jest taka butelka wina, jeśli ma się na przykład taki McDonald's? Na przykład taki twórcy McDonald's ma tyle kasy z tego wszystkiego. Ale to jest, widać, jakaś inna restauracja, to nie jest McDonald's, chyba, no chyba, że to jest francuski McDonald's i zamiast hamburgerów są takie wielkie bułki bagietkowe. No i tak. Gdzie jest jeszcze jakiś człowiek? Chyba po prostu muszę to pożerać. Nie? Najgorzej pozostawiają chyba tego trochę nie. Nie, był jednak jeden człowiek jeszcze. Teraz mogę jeść. Bo na pewno popsuję trochę czas. Ale to nieważne, bo i tak mam dwie gwiazdki już ustawione. No, trzy gwiazdki ustanowiłem na odcinku, który usunąłem przez przypadek. Bardzo się cieszę, że ostatnio bardzo dużo subskrypcji mi dochodzi. Bo kilka dni temu nagrywałem specjalny odcinek 40 subskrypcji, a już chyba możliwe, że jutro będę nagrywać. To dla was jest dzisiaj, bo nagrywam ten odcinek 22.40, czyli prawdopodobnie jutro się wrzuci. Więc możliwe, że już... Jutro będę nagrywać specjalny odcinek na 50 subskrypcji. Wow, to naprawdę szybko poszło.
Tylko nie mam pomysłu, co nagrać na 50 subskrypcji. Mam pewien pomysł, ale to jest taki sobie pomysł. Więc jak macie jakieś pomysły, to możecie pisać w komentarzach. Jak boicie się na przykład, nie wiem, jeżeli bym nagrał jakiś odcinek z Tomkiem, to jest niemożliwe. Z dwóch powodów. Nie można wychodzić z domu. I pamiętajcie, hashtag zostańcie w domu, myjcie ręce i oglądajcie YouTube'a. Na przykład oglądajcie sobie YouTuberów, jakich lubicie, co jakiś czas możecie mnie obejrzeć. Nie obrażę się, jeśli będziecie oglądać moje odcinki, tak tylko mówię. I też polecam dać łapkę w górę, dać subka. Ja lubię słupki. I w ogóle, byście nie widzieli, to youtuberzy się karmią subami. Tak. Youtuberzy się karmią subami. W ogóle nie. W sumie nie, nieważne, co ja gadam. Nie subami, tylko łapkami w górę. Czym więcej łapek w górę, to mam więcej jedzenia. Tak. Więc jeśli chcecie, żebym był gruby, to wejdźcie więcej łapek w górę. No nie. No i zaraz będzie etap taki kończący, w sensie, że poza tym poziomem, to zaraz będzie, bo był jeden taki etap, co się kończyło na pożraniu tych wszystkich budynków. Już po prostu wiem, co będzie dalej, ale po prostu, jeśli wy nie wiecie, nie będę mówić, bo są osoby, które chcą mieć niespodziankę pewnie. No widzicie, muszę z więcej budynków po prostu. Tu jest na przykład dużo drzew, które mogę sobie pożreć. O, i jest już wieża Eiffla, proszę Państwa. Będę kłopem się za wieżę Eiffla. Ale to są niewidzenia. No to będzie trochę nudno, bo to jest linia metrów. Tak to skoczy. Mam pół kilometra. W ogóle nie patrzyłem się, jak miałem wielkość na końcu poziomu tego. Więc w tym odcinku zwrócę na to większą uwagę przynajmniej. Już będę mieć ponad kilometr. Jest naprawdę dużo. Nikt nie widział chyba w życiu kilometrowego kota, takie mam przynajmniej wrażenie. Jeśli widzieliście kilometrowego kota, choć albo nie widzieliście, napiszcie oczywiście w komentarzu i będziemy sobie grać na ośmiornicy. Okay. Więc ośmiornicy tutaj sobie miała swoje spokojne życie i dostała puszką w ryj, no w sumie stół w głowę i zobaczyła, że wszędzie są śmieci, chcą popłynąć na górę i patrzeć się na ludzi. Gdybyście nie wiedzieli, to ośmiornice są ogólnie bardzo inteligentnymi i stanu. Nie są tak inteligentne jak ludzie oczywiście, ale mają bardzo dużo mózgu. Tak. Tylko ośmiornica by mogła sobie pomyśleć, że chce się zemścić. Zemścić się tak, że nie śmieci. Przy zemście.
Nie mam sufi na telefon. Tak, teraz widzę. Teraz jest nieważne. Teraz jest ważne, żeby się nie pić kapsle. Tu będzie ostatecznie większy, bo kotka miał ponad kilometr przed lesem, tak ostatecznie będzie ta ośmiornica. Piłki golfowe, tego nie lubimy. Lionfish jest. Teraz będziemy roku. Nie. Chyba przyjeżdżamy przez całe morze powyżerać. No teraz mamy powyżerać wszystkie sztuczce. To już możemy jeść nawet ryby. No to co nas nie interesuje, to chcemy powyżerać wszystkie sztuczce. Teraz możemy zjeść ryby. Nie, Lionfish, nie chcę dotknąć pana Lionfisha. Z tego co pamiętam były mewy. Ale mew nie widzę. Mam mewy chyba. Za jakiś czas się dopiero pojawią. Nie ma jeszcze. No, szkoda. Jakiś czas w ogóle zauważyłem, o nie, dotknąłem Lionfisha, że nic nie mówiłem. Nie wiem czemu, tak po prostu. Po prostu nic nie mówiłem. Jeszcze go nie mogę jeść? Co jest? Nie wiem, mogę jeść to coś. Co jest? Sipa. Coś pachy jakiegoś napoju prawdopodobnie. No teraz są dopiero mewy, okej. Nie mogę ich jeść. Ale mogę powyżerać te stringi i inne śmieci na oceanu. Dobra, w końcu mogę jeść te lionfishy. No to jak mogę, to będę je jeść. O nie, to był pomysł. Bo jestem ciekawy, co to jest za ryba, bo nie jestem tego pewien w ogóle. Nie mam pojęcia, co to jest za ryba. O ta, o ta. Jeśli będziecie, to napiszcie w komentarzu. Ale musicie napisać teraz, bo jak już tą rybę zjem, to będzie nie fair. Jak wtedy napiszecie. Ja myślę, że to jest. Nie, po prostu nie będę mówić, bo nie mam pojęcia, co to jest za ryba. Mogę już jeść, jeśli nazywałbym się ciągłogi. Parrotfish? Okej, okay, nie słyszałem o papugowej rybie.
przyszliśmy, proszę Państwa, poziom i nawet jednej gwiazdki nie mieliśmy. W sumie też nie miałem jednej gwiazdki na tym tamtym odcinku. Zacznę tylko kolejny poziom, co ja gadam. No to radzę wam sobie zagrać w tą grę. Naprawdę jest fajna. Możecie powiedzieć tak, na którym poziomie już jesteście. Ile nie zdobyliście gwiazdek i tepe. Mógł już jest te parod fisze. Nie mogę jeść jeszcze kibli niestety. Ale kible, mam nadzieję, że zaraz mogę jeść kible w ogóle. Czemu wcale są tutaj kible? Może to jest, nie wiem, akwarium czyjeś. Nie, to raczej nie jest akwarium, bo to są wyspy. Dziwi mnie to, że te wyspy chyba tak samo wyglądają z tego, co widzę. Mogli chociaż zrobić, że te wyspy inaczej wyglądają. Na przykład, że tutaj jest takie zielone, a tu jest na przykład w innym miejscu, takie wyższe. A nie po prostu takie same. Mogę już jeść delfiny. Okej, okay, i ostatni delfin. Tak. To nawet szybko mi poszło, więc dwie gwiazdki, trzy. A, 2,5 ponad. Okej. Okay. U mnie to był niefajny poziom. I po prostu pokażę, o co chodzi. Że musiałem jeść tylko i wyłącznie śmieci i za jedzenie ryb miałem minę. Bo nie ma po co, bo to było w ogóle nie fajne. A to był nawet taki fajny poziom, szczerze. Jest taki nawet. Taki spoko poziom. Dobra, nieważne. I teraz wracamy się tutaj. Te czerwone z tego co wiem, tutaj więcej. Gwiazdek może to... jedna. To był chyba czwarty, więc to jest piąty. U mnie to też był taki niefajny poziom, czyli tu muszę iść trybę, oni do mnie strzelają i te... Nie poziom, bo nie jest fajny. Szósty poziom. Ten poziom był taki... Nie jakiś super mega fajny, ale... I by spróbował jeszcze zagrać. Może mi lepiej idzie niż wtedy. To jest ogólnie taka wojna gatunków. Te parrotfishy kontra te lionfishy. Jeszcze ja tutaj jestem. To był błąd. O tym poziomie nie można być zbyt chytrym. Ja właśnie jestem. Właśnie. Okej. Zaraz chyba dobijemy do
No, 0 punktów. Musiałem podnieść na 0 punktów. To jest bardzo dobry znak. Teraz mam minus 20, więc już nie jest dobry znak. No, 80 punktów. O, teraz. Teraz mam minus 120 punktów. Teraz mamy minus 234 punkty. Więc cofamy się w rozwoju, tak jakby. Czy ta moja ośmiornica szczeka? Czemu ta moja ośmiornica szczeka? Co jest z tym nie tak? O czym to jest? Wybiłem się, żeby mieć więcej punktów, tak naprawdę. Mam minus 144 w tym momencie. Nie. Jednak to nie jest fajny poziom. To jest butem duży gdzieś. O nie. Okej. Ale mi słowo poszło najgorzej. A z siódmy z tego co wiem. No, pamiętam, to bym przyjemny. Restart. Jest po prostu przyjemny poziom, który można fajnie... O nie, znowu się pomyliłem. Tym razem trochę inaczej, ale się pomyliłem. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie trzeba kiedy być. Ale myślę, że lepszy czas niż wtedy. Gdzie są dwie gwiazdki? Są dwie gwiazdki, jest zabawa. I zrobiłem te poziomy szybciej niż wtedy, bo pominąłem tam jakieś. Dużo samochodów, nie wiem czemu, ale okej. Ojej, to są rakiny. Ciężko będzie mi łapać te nowy. Chciałem już tu móc jeść, żeby być chociaż trochę większym. Rekinku, 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 nie boję się ciebie. Ja wy mnie możecie gryźć? Chyba nie. Szczęście. No to fajnie, ja się jeszcze nie idzie. Nie tam smawy. Nie będziecie mieć kogo karmić. Nie będziecie już móc... Już mewy... Ha, ha, ha. Już nigdy żadna mewa wam nie ukradnie jedzenia. Możecie wam opowiedzieć taką... jedną pewną smutną historię. Prawdziwą. Że... Kiedy sobie byłem na plaży po prostu. Tam nieważne z kim. Po prostu byłem sobie na plaży. I tam byłem w wodzie. Wróciłem. I dwie paczki chipsów, które tam były, zostały ukradzione przez jakieś mewy. I jeden ktoś z tych ktośów, z którymi tam byłem, mi powiedział, gdzie
gdzie widział, że mewa zabrała te chipsy, poszedł tam, a tam jakieś Niemcy mówią, a jakieś tam pierdu, nie wiem, nie znam niemieckiego za dobrze. Ktoś tam mówili do mnie, że pokazywali chipsy, mówili, że z góry spadło tam coś tam. Po prostu mewa im przyniosła nasze chipsy. No i taka to była historia. Wiem, bardzo interesująca. Okej. Ja nie wiem, czemu to jest styl ludzi. To jest... Jest taki. Tak teraz zobaczyłem, dopiero mam jedną, nie wiem, tak 2/7 paska może. Grauper. I skąd kojarzy Graupera? Skąd chyba był w tej grze? Jak się ta gra nazywała? Chyba Cats Goes Fishing. Nieważne. Jakoś tak się nazywało. Materacy w ogóle. Stare materacy. Ale jeszcze kiny. Co to? To są Tiger Sharki w ogóle. To jest jakiś... Może to jest ten Wild Shark. Czyli rekin wielorybi oczywiście. Jeśli ktoś by nie znał angielskiego. To mogę powiedzieć, że to jest rekin wielorybi, proszę państwa. Halo. Są helikoptery. O nie, już odcinek trwa długo, za długo. To będzie ostatni poziom, obiecuję. Jak to zabrzmiało? Obiecuję, że to ostatni poziom. Posłuchajcie się, grubasy, głupie łódki jedne. Zjadamy sobie te rekiny tutaj. Idziemy na drugą. Oj, mogę helikoptery zjadać. Helikoptery. Ja będę w następnej siebie, tak co mi może zjeść. Na przykład Sperm Whale albo Blue Whale. Nikogo tu takiego nie widzę. Są samochody, jakieś kłody, palmy. I ciekawie jestem, czy na przykład na chodzieniem to miasto. Co to jest? To jest lotniskowiec? Nie. To jest ten. Nie wiem, jak to się nazywa, a po prostu przewodzi jakieś gówno. Tego co widzę. A ja takie, nie, czy to lotniskowiec? I na gwiazdka pani nie ma jednej gwiazdki, ale nieważne, czy jest, czy nie ma jednej gwiazdki. Że mogę odbogać tą myśl.
A nie będę grać tą myszą, bo będę grać w następnym odcinku dalej naszą ośmiorniczką, więc teraz jest jeszcze jedna, więc ja byłem Patry, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i na razie, pa, po prostu pa!